Wątpliwa atrakcja dla turystów. Śmietnik. Na rogu ulicy Reja i Spiszowa jest tak skandalicznie zaniedbany śmietnik. Dziś tam leży do połowy jeszcze wywalona wersalka, rozbity fotel i te, no, mówiąc po pomorsku, kible też nie przynoszą zaszczytu tej ulicy. To by trzeba przynajmniej jakąś murkę budować. To generuje takie ilość tych kanap i tych ciekawym zjawiskiem, że one wszystkie się w sobotę popołudniem jakoś znajdują. Przed południem ostatnio nawet byłem na koncercie przy miłej kawiarni Fado. Przed południem byłem o 12, było czysto, jeżeli chodzi o Spiszową. Przyszedłem na 18 na koncert i już nowa wersalka stała, więc nie wiem skąd ta ilość wersalek zawsze w sobotę, bo to głównie przybywa, bo ktoś dowozi. Już poprosiłem, aby ktoś, nie wiem, monitory tam założył, bo to jest po prostu pani naczelnik Banasik się zgłasza, że chyba wie skąd one się tam biorą, nie ma, bo ktoś przyłoży je z miasta, bo z przoku. Jest aż niewyobrażalne, żeby taka ilość wersalek i kanap była na jednej małej ulicy, gdzie praktycznie już ona jest bardzo mało zamieszkała. Chodzi o te zaułki i okoliczne uliczki na Starówce. Wczoraj odbył mój pracownik, pan Adam Przyborski, spotkanie w Straży Miejskiej. Próbowali przejrzeć monitoring pod kątem w ogóle możliwości wyłapania tych momentów, o których mówił pan wiceprezydent, przenoszenia elementów budowlanych, czy też wyposażenia wnętrz i zostawiania sobie muzeum na naszej pięknej Starówce. Otóż nie ma takiej możliwości, żeby ustalić sprawę. Okazało się, że kamery nie są aż tak czytelne i poustawiane, żeby w tych miejscach, nie wiem czy ci sprawcy o tym dokładnie wiedzą, także musieliśmy potraktować to jako odpady komunalne i dzisiaj poszło zlecenie do szoku o usunięcie tych elementów. Niezależnie od tego Straż Miejska poinformowała, że wszczęła postępowania wyjaśniające i ustali, które restauracje czy kawiarnie, czy nowo powstałe jakieś punkty usługowe nie dopełniły formalności złożenia odpowiedniej deklaracji jako kamienice o sytuacji mieszanej, czyli i prowadzenie usług i zamieszkiwania, albo jeżeli jest to wydzielona nieruchomość, to zawarcie umowy cywilnej i wspomniana przez pana prezydenta restauracja dostała polecenie zawarcia i uregulowania tego stanu, bo również nie posiadała. Zawartość tego, co tam jest zgromadzone. Gro odpadów właśnie w Spiszowie pochodziło od restauratorów, więc stąd też prośba o przejrzenie wszystkich kupiertych odpadach, panie radny, pojemnik na odpady, które zostały tam rzucone duże worki niebieskie, tak, głównie z materiałami pochodzącymi od restauratorów. Stąd też prośba, bo jakby temu ustawione są w związku z naszą uchwałą, tak, biorą odpadów komunalnych, tych zmieszanych mieszkańców, tak. Oni nie mają gdzie ich rzucać, ponieważ to są osoby też. Ale myślę, że to jest kwestia, już parę tygodni będzie sprawa wyjaśniona. Natomiast też rozważamy możliwość postawienia właśnie monitoringu. Dzisiaj monitoring jest, nie obejmuje tego miejsca. W porządku na Starówce, ja to też, to znaczy myślę, że to jest głębszy problem. Trochę mnie skłóci odpowiedź pani naczelnik, bo ja nie sądzę jednak, żeby właściciel, który prowadzi restaurację, podrzucał sobie kanapę. No nie sądzę, że bo to odstrasza jego klientów i jakby nie chciałbym, żeby to, co pani powiedziała, przekształciło się w nękanie tych ludzi, którzy tą Starówkę jednak ożywiają i chwała im za to. To rzeczywiście to wygląda, to nie jest drama, to wygląda skandalicznie. I generalnie tam trzeba bardzo szybko zadziałać, budując jakiś koniec, czy bo nawet jeżeli ustalimy sprawcę, kto podrzuca kanapę, to jednak nie poprawimy estetyki pojemników, które się znajdują w tym ciągu takim bardzo, nazwijmy to turystycznym, bo to jest dojście do największych atrakcji miasta. Niewątpliwie oddzielnym problemem, ale z tym się łączącym jest utrzymanie porządku na Starówce. W mojej ocenie powinniśmy jednak pomyśleć o wyłączeniu Starówki i objąć Starówkę specjalnym takim, nie wiem, dbałością o czystość. Tego nie ma w mojej ocenie. Mamy piękne położone granity, one są brudne, niezadbane i nie mamy sprzętu do utrzymania tego. I niestety musimy na to wygenerować środki. Starówka żyje coraz lepiej, to jest chwała, ale musimy, to ma być salon miasta. Dzisiaj to nie jest salon miasta, jeżeli chodzi o czystość. W mojej ocenie często korzystam z różnych atrakcji
w weekendy i wiem, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia.